Miasto Zgierz to stolica powiatu położona w centralnej części Województwa łódzkiego. Zajmuje powierzchnię ponad 42 km2 i ma blisko 55 tysięcy mieszkańców. Zgierz jest jednym z najstarszych polskich miast. Prawie miejskie otrzymał już w XIII wieku. Przez lata Zgierz zaliczany był do największych ośrodków przemysłowych w Polsce. Słynął z wielu fabryk włókienniczych należących do bogatych przedsiębiorców, po których do dziś zostały liczne zabytkowe budowle. To m.in. Pałac Borsta czy Pałac Zachertów, obecnie wykorzystywany jako Pałac Ślubów. Wielkość przemysłową tamtych czasów ukazuje także stale odnawiany Park Kulturowy Miasto Tkaczy, gdzie podziwiać można dawne domy drobnych wytwórców. Ale to nie jedyne inwestycje przypominające historię miasta. Władze samorządowe w Zgierzu w ostatnich latach dokonały termomodernizacji wszystkich placówego światowych, zrewitalizowały plac straconych. Czy słynny w całej Polsce Park Tadeusza Kościuszki, w którym znajduje się Malownicza, sztuczna wyspa usypana na rzece Bzurze. Rewitalizacją objęte są kolejne budynki, w tym m.in. Stary Młyn, do którego w 2020 roku przeniesie się Miejski Ośrodek Kultury. Remontowany jest także Ośrodek Wypoczynkowy Malinka. Ciekawostką jest fakt, że w Zgierzu już w 1901 roku otwarto połączenie tramwajowe z łodzią. Linia ta po raz pierwszy od jej powstania jest gruntownie remontowana. To co wyróżnia współczesny Zgierz spośród wielu innych miast w Polsce to propagowanie zdrowego stylu życia i dbałość o seniorów. Z myślą o najstarszych mieszkańcach uruchomiono jeden z najlepiej rozwijających się projektów w Polsce – Zgierską Kartę Seniora uprawniającą do wielu atrakcyjnych zniżek przy zakupach i usługach oferowanych przez około 90 lokalnych placówek oraz instytucji. Z karty korzysta 6600 seniorów. Miasto powołało także do życia Zgierskie Centrum Seniora, które koordynuje działania wspierające starszych mieszkańców. Jednostka organizuje zajęcia taneczne, kursy komputerowe, naukę języków obcych czy zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Są też liczne wycieczki czy spotkania integracyjne, w tym słynny zgierski piknik seniora Łączymy pokolenia. Warto tu także wspomnieć o innym bardzo dobrze funkcjonującym w mieście projekcie. To Akademia Zdrowia, która organizuje prelekcje z zakresu profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych. Są także bezpłatne konsultacje u specjalistów. Zgierz Miasto Przyjazne Seniorom lider służby zdrowia i opieki społecznej.